No dobra, powiem to. Zakochałam się. Naprawdę się zakochałam. I uwierzcie mi, nie wierzyłam, że to powiem. Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Filmiku, który wiem, że wiele z was wyczekuje, bo dzisiaj podsumujemy sobie testy Lumi Spa. Miał być miesiąc, a zrobiły się 2 miesiące, ale słuchajcie, w sumie to dobrze, dlatego że mam więcej spostrzeżeń, jeśli chodzi o Lumi. Dzisiaj wam o wszystkim opowiem i dowiecie się między innymi, dlaczego zakochałam się w Lumi. Halo, halo. Tak, zakochałam się. No dobrze, moi drodzy, zacznijmy od takiej podstawy, czyli między innymi od tego, że mam 39 lat, to dla przypomnienia, i mam skórę mieszaną, ale również skórę wrażliwą. Moja skóra mieszana objawia się tym, że właśnie w strefie T mam nadprodukcję sebum, co się również okazuje dosyć istotny i dosyć duży myszek na twarzy. Tak, więc można by powiedzieć, że jestem trochę owłosiona, ale to tak, wiecie, żart żartami. Natomiast moja skóra objawia się również tym, że mam nadreakcję takiej wrażliwości w strefie T, czyli między innymi tutaj w tej okolicy, nos, tutaj policzki i przechodzimy na brodę. Co jest ciekawe, również mam takie widoczne naczynka, rozszerzone naczynka. Co prawda one nie są widoczne, jeśli patrzymy na czystą skórę, tak gołym okiem, jak to się mówi, ale widać to w badaniach komputerowych. No i co jeszcze? Mam przebarwienia, które również nie są widoczne gołym okiem, ale są widoczne w badaniach. Przebarwienia, które zaczęły się już u mnie pokazywać i zaczął się ten proces gdzieś tam u mnie w skórze. Natomiast istotna kwestia, jak wiecie, ja tutaj na moim kanale pokazuję wam przeróżne urządzenia do domowych zabiegów i nie tylko. I nieraz opowiadałam wam również o szczoteczkach sonicznych, które także posiadam, mam 2 szczoteczki od Yasumi, ale nie dzisiaj, dzisiaj nie o tym. Natomiast jeśli chodzi o same szczoteczki soniczne, wielokrotnie wspominałam wam tutaj, że to nie są urządzenia do stosowania codziennego w domu, ze względu na to, że musimy uważać na naszą barierę hydrolipidową. I tak, wiele razy wam o tym mówiłam, natomiast nigdy nie byłam przeciwko temu, by takie urządzenia w pielęgnacji, w swojej pielęgnacji stosować. Ktoś mi ostatnio nawet zarzucił to, że jak to? Mówię o tym głośno, żeby nie stosować takiego oczyszczania mechanicznego codziennie, a pokazuję wam tutaj na moim kanale urządzenie, które właśnie w ten sposób mamy stosować, a nawet dodam 2 razy dziennie. Już nie mówiąc o tym, że wspominam wam o kosmetykach, które należy stosować, żeby właśnie tam dbać o tę barierę hydrolipidową, skórę i tak dalej. Oczywiście, tak, pokazałam wam Lumi Spa, ale wyraźnie zaznaczyłam w tym pierwszym filmie, który pojawił się na moim kanale, że podejmuję się testowania tego urządzenia, żeby sprawdzić na własnej skórze, czy rzeczywiście jest tak, jak zaleca producent i rzeczywiście jest tak, jak mówi producent, że Lumi Spa jest urządzeniem, które nie zaburza bariery hydrolipidowej i możemy je spokojnie stosować 2 razy dziennie, nawet powinniśmy je stosować 2 razy dziennie, mimo tego, że właśnie mamy tutaj takie oczyszczanie mechaniczne i mamy, można powiedzieć, też to delikatne złuszczanie, ale tak jak mówię, to jest decyzja, którą ja podjęłam, żeby uświadomić was, jak jest, jak rzeczywiście jest, czy rzeczywiście jest to takie urządzenie, na które warto wydać te pieniądze, a są to niemałe pieniądze, i widzieć rezultaty, stosować je według zaleceń producenta i mieć piękną, czystą skórę. Moi drodzy, ja nieraz tutaj na moim kanale podejmuję się testowania kosmetyków, które gdzieś tam wiem, że niekoniecznie mogą być dobre, że niekoniecznie mogą być dobre dla mnie, dla mojej skóry, ale to jest ryzyko, które ja podejmuję. Podejmuję je dlatego, żeby was uświadamiać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy warto, czy nie warto, czy warto wydać te pieniądze, czy nie warto wydać na to więcej pieniędzy. Także musicie mieć też tę świadomość, że jeżeli coś wam pokazuję na moim kanale, to robię to, jak to się mówi, z pełną premedytacją. Ja! Ale niekoniecznie wy też musicie tak robić i też musicie tak postępować. To są moje decyzje po to, żebyście i wy byli bardziej świadomi w podejmowanych
waszych decyzjach zakupowych i nie tylko. Testowałam Lumi Spa przez 2 miesiące. Miałam tutaj zrobić wam filmik po miesiącu, ale w końcu stwierdziłam, że zrobię trochę dłuższe testy. I testowałam Lumi w przeróżnych warunkach klimatycznych, no bo wiecie, że zabrałam ze sobą Lumi do Włoch, gdzie było bardzo gorąco, bardzo wilgotno, gdzie moja skóra też złapała trochę promieniowania, czyli się przybrązowiła, że tak powiem, gdzie pojawiło się to delikatne zaczerwienienie. Testowałam też w różnym cyklu dobowym, bo mój cykl dobowy wygląda mniej więcej tak, że ja już godzina 10, 10.30 idę spać, staram się przespać te 7 godzin, więc wstaję mniej więcej koło godziny 5.30, 6.00, czasami zdarza się, że wstaję nawet później. I pielęgnacja, którą wykonuję wieczorem, jest to pielęgnacja, gdzie robię ją gdzieś mniej więcej koło godziny 20, 21. Natomiast będąc we Włoszech, ten mój cykl dobowy bardzo się zmienił, bo chodziliśmy spać 2, 3 nad ranem, wstawaliśmy późno, ale zawsze pamiętałam o tym, żeby jednak użyć Lumi, oczyścić moją skórę i przyglądałam się jej bardzo dokładnie przez te 2 miesiące. Zacznijmy też może od tego, że moja skóra generalnie jest w dobrym stanie. Ja nie mam problemów ze stanami zapalnymi, z trądzikiem, trądzikiem dorosłych, nie mam trądziku różowatego, nie mam żadnych tak naprawdę chorób skóry. Staram się o moją skórę dbać w odpowiedni sposób, mimo tego, że testuję dużo kosmetyków, że wykonuję różne zabiegi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi z medycyny estetycznej, staram się naprawdę o tę moją skórę w odpowiedni sposób dbać. Więc te testy, muszę wam powiedzieć, że wcale nie były dla mnie łatwe na samym początku, żeby wprowadzić takie urządzenie. Nie były łatwe dlaczego? Bo po pierwsze musiałam się przyzwyczaić do tego, że Lumi Spa muszę stosować 2 razy dziennie, czyli w porannej pielęgnacji, wieczornej pielęgnacji. Kiedy w porannej pielęgnacji stosowałam produkty lekkie, typu pianki oczyszczające, więc też 2 minuty, które musimy poświęcić na to, żeby wykonać to pełne oczyszczanie przy Lumi Spa rano, to było dla mnie coś nowego. Wieczorem z kolei nie miałam z tym problemów, dlatego że ja lubię wieczorną pielęgnację, bo poświęcam wtedy jej więcej czasu. Więc stosowanie Lumi z kolei w tej wieczornej pielęgnacji było dla mnie, nawet bym powiedziała, przyjemnością. Ale tutaj też muszę zaznaczyć, że ta głowica, którą ja posiadam, zresztą już wam o tym wspominałam, jest to głowica przeznaczona do skóry mieszanej, normalnej. Są dostępne również inne głowice, które będę testować w najbliższym czasie, ze względu m.in. na badanie, które mi wyszło, ale zaraz wam o tym opowiem. I już za chwilę będę musiała zmienić głowicę, bo po 3 miesiącach trzeba ją wymienić. Przynajmniej tak sugeruje producent, żeby to miało sens, żeby nasze oczyszczanie miało sens, działanie Lumi Spa, całej tej technologii miało sens, tak? Dobra. I co? Zrobiłam sobie zdjęcia przed stosowaniem Lumi i zrobiłam sobie zdjęcia teraz i na tych zdjęciach, słuchajcie, nie ma absolutnie żadnej różnicy w stanie mojej skóry, to jest nieprawdopodobne. Chociaż widać, że skóra w tej chwili jest lekko przyciemnione, ze względu też właśnie na pobyt we Włoszech i to promieniowanie, które złapała. Natomiast różnicy takiej, żeby coś złego pojawiło się na mojej skórze, żeby ta skóra się intensywniej złuszczała, była bardziej sucha, żeby pojawiły się jakieś suche skórki, słuchajcie, absolutnie nie. Natomiast to, co ja zauważyłam takim gołym okiem, jak to się mówi, w takich moich obserwacjach, to przede wszystkim to, że delikatnie zmniejszyły się pory, zwłaszcza tutaj w tej okolicy, i zmniejszyła się nadprodukcja sebum. Nie wyrównała, ale zmniejszyła się ta nadprodukcja sebum w strefie T. Jeśli chodzi o policzki, które są bardziej przesuszone, powiedziałabym w takim stanie nawet normalnym, to tutaj wszystko jest ok. Natomiast zaznaczam, Lumi Spa nie jest urządzeniem, które będzie wpływać na zmiany hormonalne. Zmiany hormonalne, czyli na przykład, moje drogie panie, pewnie często wam się to zdarza, albo nieraz się wam to zdarzyło, że przed okresem
wyskakują nam takie bolące gulki gdzieś tutaj w tej okolicy podskórne, których nie można wycisnąć, nic się z nimi nie dzieje, potrafią się utrzymywać przez bardzo długi czas, boleć nas. LumiSpa nie będzie wpływać na stan takich zmian na naszej skórze, czyli nie będzie powodowała, że one się będą pojawiały, bo są one związane ze zmianami hormonalnymi, ale też nie będzie w stanie ich usunąć, bo to nie jest takie urządzenie. Wiele razy pytaliście mnie, czy można używać LumiSpa, kiedy mamy trądzik. Czyli te zmiany trądzikowe, które mogą się pojawiać w okolicy naszych policzków, nosa, na czole, na brodzie. I za każdym razem odpowiadam Wam to samo, co pojawia się w informacjach od producenta. Jeśli na naszej skórze występują wszelkiego rodzaju stany zapalne, zmiany ropne, otwarte blizny, opryszczka, zmiany wirusowe, zmiany grzybicze itd., absolutnie nie stosujemy żadnych urządzeń w takim czasie. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie LumiSpa, ale wszelkiego rodzaju urządzeń takich domowych, które możemy wykorzystywać w naszej pielęgnacji. LumiSpa i wszystkie pozostałe urządzenia stosujemy wtedy, kiedy nie ma takich zmian na naszej skórze. Nie ma żadnych ran, blizn, zmian trądzikowych, ropnych, stanów zapalnych, zmianów grzybiczych, opryszczek itd. Lecimy dalej, bo obawiam się, że ten film może być dosyć długi, ale chciałabym wyczerpać całkowicie temat właśnie o LumiSpa. Z moich obserwacji minusy. Właśnie, minusy, które pojawiły się, jeśli chodzi o LumiSpa. Po pierwsze, jest to drogie urządzenie. Jest to drogie urządzenie, na które musicie wydać sporą gotówkę i niestety, ale od 18 października pojawi się nowa cena na zestawy AgeLock na LumiSpa, ponieważ poinformował nas o tym producent, że w związku z inflacją wchodzi wyższa cena tego urządzenia. Więc jeśli ktoś z Was zdecyduje się na jego zakup, to jeszcze ma trochę czasu, żeby to zrobić teraz, kupić Lumi jeszcze w starej cenie lub w bonusie, o którym powiem Wam na sam koniec. Także na pewno jest to duży minus. Kolejny minus tej technologii, jak dla mnie, to jest to, że nie mamy tutaj takiego opakowania. O co mi chodzi? Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na wakacje i regularnie stosujemy Lumi, to nie ma takiego futerału, wiecie, czegoś takiego, do czego można by było włożyć Lumi i ją sobie spokojnie w tym przewozić, z tą podstawką taką dokującą, z kabelkiem, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Super by było, gdyby producent coś takiego wprowadził, w tej chwili czegoś takiego nie ma, jeśli chodzi właśnie o tę Lumi. Natomiast to jest takie moje spostrzeżenie. Dla chcącego nic trudnego, zawsze można sobie kupić jakąś kosmetyczkę i w tym po prostu przechowywać, przewozić tego typu urządzenie, ale jeśli już wydajemy dużo pieniędzy, nie mało pieniędzy, to fajnie by było, żeby coś takiego przy Lumi istniało. Następna sprawa. To może być minus, ale to może być również plus, czyli właśnie wymiana tej głowicy. Minus jest taki, że po tych 3 miesiącach, no właśnie, powinniśmy kupić sobie nową głowicę, ale plus jest oczywiście taki, że marka dba o to, aby głowica zawsze dawała nam dobre rezultaty, dobre efekty, czyli to, na czym nam zależy. I czy są jeszcze jakieś minusy? Wiecie co? Powiem Wam, że chyba nie. Testowałam Lumi z żelem, który jest dokładnie dopasowany do głowicy i do mojego typu skóry i to było najlepsze rozwiązanie, ale producent nie informuje nas o tym, że nie możemy stosować urządzenia z innymi produktami oczyszczającymi. Więc podjęłam się, słuchajcie, takich testów i sprawdzałam, czy inne żele oczyszczające też będą fajnie pracowały z Lumi. Co zauważyłam? Że jednak ten żel, który jest w marce Nu Skin, najlepiej się sprawdza. Dlaczego się najlepiej sprawdza? Bo jest tak przygotowany, żeby nie tworzyć zbyt intensywnej piany na naszej skórze, żeby nie ściekał podczas stosowania Lumi,
I też zauważyłam, że jeżeli konsystencja żelu jest zbyt wodnista, to głowica troszeczkę inaczej pracuje, wchodzi w nieco inne wibracje. Natomiast żel od marki Nu Skin jest dosyć gęstym żelem i ta głowica, no tak jak mówię, nieco inaczej pracuje. To są takie moje spostrzeżenia. I zdałam sobie sprawę z tego, że jednak jeśli już mam stosować Lumi Spa i ma przynosić ona takie efekty, na których nam zależy, to jednak najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie całego zestawu, czyli właśnie tego żelu w połączeniu z Lumi. Żelu, który mamy dopasowany do głowicy i do typu naszej skóry. Kochani, lecimy dalej. Bariera hydrolipidowa. No i tutaj muszę poświęcić trochę czasu, bo to jest istotny temat. Ale żeby ten temat dokładnie wyczerpać, to zrobię dla Was oddzielny film, w którym porównam Wam stosowanie szczoteczek sonicznych i stosowanie Lumi. Dlaczego pojawia się pewna różnica? Z czym ona jest związana i dlaczego właśnie producent informuje nas o tym, że Lumi Spa nie zaburza bariery hydrolipidowej. A mimo wszystko możemy ją stosować dwa razy dziennie. Natomiast, tak jak wspomniałam na samym początku filmu, stosowałam intensywnie to urządzenie i wykonałam badanie skóry. Wybrałam się na taką kompleksową, profesjonalną diagnostykę mojej skóry, która została wykonana po pierwsze przy wykorzystaniu urządzenia LumiScan, gdzie dokładnie jest pokazane krok po kroku, jaką mam skórę, jaki mam stan naczynek, nadwrażliwości, tej reaktywności i gdzie to widać. Widać nadprodukcję sebum, czyli ten świecący się taki obszar na mojej skórze. Widać właśnie ten meszek. Widać wielkość porów, widać również przebarwienia, widać zasinienia w okolicy oczu, problem, z którym ja no niestety się borykam, ale dodatkowo wykonane zostało badanie korneometrem, gdzie badanie pokazało właśnie to, na czym bardzo mi zależało, czyli stan nawilżenia mojej skóry, jakość tych komórek, czy nie ma intensywnego złuszczania, czy nie pojawia się ta taka suchość skóry, żeby Wam to dobrze zobrazować, skórki, które czasami możecie gdzieś tam widzieć, ale nie zawsze je widzicie, bo może dochodzi do takiego mikro złuszczania i czy ta moja bariera hydrolipidowa utrzymuje stan nawilżenia mojej skóry, czyli gdzieś to nawilżenie nie ucieka. Czy jest w normie, jak to wygląda. No i badanie potwierdziło, że poziom nawilżenia mojej skóry jest w normie. Czyli wszystko jest ok, a Lumi Spa nie wpłynęło właśnie na te moje komórki, na tą barierę hydrolipidową, na to natłuszczenie skóry, barierę ochronną, na nawilżenie i tak dalej. I mimo tego, że moja skóra może się wydawać sucha właśnie tutaj w tej okolicy, to badanie korneometrem pokazało, że stan nawilżenia mojej skóry jest w normie. I to jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla osób, które obawiają się tego, że Lumi Spa będzie zaburzać barierę hydrolipidową. Ale uwaga! Żeby ta skóra mimo wszystko była w dobrej kondycji i nie dochodziło do tego zaburzenia bariery hydrolipidowej, to nawet jeżeli będziecie stosować Lumi Spa w codziennej pielęgnacji, rano i wieczorem, bardzo istotne jest to, jaka będzie Wasza pielęgnacja uzupełniająca, czyli co będziecie dawać Waszej skórze, żeby utrzymać ten stan. Bo przypominam, Lumi Spa jest urządzeniem, jest technologią, która ma doczyszczać naszą skórę, dogłębnie ją doczyszczać z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, makijażu, filtrów. To ma być urządzenie, które też będzie delikatnie skórę nam złuszczać. Dodatkowo też wibracje, które tutaj mamy i cały ten proces, ruch, który tutaj się pojawia, też pomaga w mikrokrążeniu naszej skóry, pobudza ją do działania.
A dobrze przygotowana skóra, dobrze oczyszczona skóra jest podstawą do tego, żeby nałożyć fajną pielęgnację i dostarczyć składników aktywnych do naszej skóry, takie jakie będą jej potrzebne, żeby tę skórę utrzymać w dobrym stanie. Ponieważ w badaniu, które wykonałam, okazało się, że gdzieś zaczyna się ten problem u mnie z pękającymi naczynkami. On już zresztą był wcześniej, przed testowaniem Lumi, bo tak jak powiedziałam na samym początku, ja regularnie wykonuję testy i widzę, w jakim stanie jest moja skóra. Też dostałam od Was takie pytania właśnie o skórę naczynkową. Czy takie urządzenie sprawdzi się w przypadku skóry naczynkowej, która jest generalnie cieńsza, no i właśnie mamy ten problem z rozszerzonymi naczynkami. W moim przypadku powinnam stosować inną głowicę, czyli tą głowicę do skóry wrażliwej, delikatnej, żeby nie naruszać tego stanu naczynek, które tutaj mam. A mimo wszystko testowałam głowicę mocniejszą i nie pojawiły się nowe naczynka, rozszerzone naczynka. Nie pogłębił się ten stan rumienia. Wy go nawet nie widzicie, nawet jak jestem w delikatnym makijażu, tak jak jestem dzisiaj, czy na co dzień, tego absolutnie nie widać. To się pojawia dopiero w badaniu, właśnie tym badaniu komputerowym. Więc jeśli u mnie nic się nie stało, wcale nie oznacza to, że u Was też się nic nie stanie, więc tutaj zaznaczam. Jeśli posiadacie skórę naczynkową i delikatną, to musicie dobrać do tej skóry odpowiednią głowicę. Ja podjęłam decyzję, że głowicę do skóry mieszanej i normalnej będę stosować w wieczornej pielęgnacji, natomiast w porannej pielęgnacji przejdę na głowicę właśnie tą do skóry wrażliwej, takiej delikatnej. Ona nieco inaczej tutaj wygląda, też Wam ją pokażę i zobaczymy wtedy, jak to będzie wszystko wyglądało, bo w tej porannej pielęgnacji ja nie potrzebuję aż tak mocnego oczyszczania. Teraz robiłam je na potrzeby tego filmu. Natomiast w wieczornej pielęgnacji jak najbardziej tak. I teraz powiem Wam kolejny plus LumiSpa dla osób, które szczególnie dbają o stosowanie filtrów. Muszę zrobić takie badanie, żeby dokładnie Wam to zobrazować i przekonać Was do tego, że to urządzenie właśnie przez cały ten ruch, który wykonuje głowicą, to jaką mamy głowicę i dobrany do tego preparat, jest w stanie tak oczyścić nam skórę, że nie pozostaną na niej filtry. To, czego bardzo często się obawiacie przy stosowaniu filtrów, to to, że mogą one zapychać pory, czyli tak zwane zapychanie porów. Że na przykład musicie stosować jakieś kosmetyki, które mają więcej emolientów w składzie, a zbliżamy się do zimy, więc te emolienty powinny być mimo wszystko w tej naszej pielęgnacji. A emolienty mają to do siebie, że w przypadku skór problematycznych może się właśnie pojawiać to zapychanie porów, że one gdzieś będą te pory mieszki włosowe obklejały, że dostawały się do tych właśnie tych, wiecie, tych maleńkich tych dziureczek na naszej skórze. I przy takim codziennym oczyszczaniu, przy stosowaniu preparatów, które stosujecie właśnie do oczyszczania codziennego, nie jesteście do końca pewni, czy te filtry zostały usunięte, czy ta skóra została dobrze doczyszczona. LumiSpa jest sobie w stanie z tym poradzić, jest w stanie doczyścić pory, a nawet takie doczyścić i delikatnie złuszczać naszą skórę, że one będą się zwężać. Więc to też jest genialne rozwiązanie. Teraz tak sobie myślę, czy powiedziałam Wam o wszystkim, bo jeśli chodzi o to moje badanie komputerowe, które pokazało różne czynniki, jak na przykład proces, który się zaczyna w mojej skórze, czyli przebarwienia, LumiSpa absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Wrażliwość, ta nadwrażliwość mojej skóry jest spowodowana głównie tym, że ja dużo testuję, dużo zmieniam, dużo produktów i gdybym na pewno ograniczyła ilość produktów, które stosuję w mojej pielęgnacji, to ta wrażliwość na pewno by się zmniejszyła. Natomiast zobaczymy, jak będzie, kiedy wprowadzę inną głowicę, trochę inne kosmetyki, które będę stosować w najbliższym czasie i za jakiś czas powtórzę badanie i wtedy stwierdzimy, zobaczymy, jaki jest stan mojej skóry, czy ta nadwrażliwość się zmniejszyła. Rozszerzone pory są mniejsze. Nadprodukcja sebum się zmniejszyła. Zaskórniki są, oczywiście, że są i będą, bo tego nie jesteśmy w stanie się całkowicie pozbyć. Ale te zaskórniki mam, słuchajcie, w tej chwili tutaj najbardziej i tu.
I też na badaniu pod lampą UDA pokazało mi, gdzie występują te bakterie niekoniecznie dobre dla naszej skóry, właśnie tutaj, gdzie mogą się pojawiać te zaskórniki, ale jest ich mniej. Jest ich naprawdę mniej, nawet jak patrzę tutaj na tę okolicę czy tutaj, to tych zaskórników jest zdecydowanie mniej. Ale to, co najbardziej mnie cieszy, to to, że właśnie stosując Lumispa, zauważyłam też, że szybciej widzę rezultaty stosowanych kosmetyków. I to jest bardzo ciekawe. Bo skóra jest dobrze oczyszczona, jest złuszczona, jest przygotowana do przyjęcia substancji aktywnych i widzę właśnie, że te substancje aktywne przynoszą lepsze rezultaty. Tutaj taki przykład dla Was. Kiedy przyjechałam z Włoch, postanowiłam zacząć stosować preparat z witaminą C w całkiem fajnym stężeniu jako serum. Wprowadziłam je do mojej codziennej pielęgnacji, plus oczywiście cały czas stosowałam Lumispa i momentalnie moja skóra się tak rozjaśniła na twarzy. Ta opalenizna, którą miałam na twarzy, momentalnie, słuchajcie, zniknęła, że nawet moja druga połówka była zszokowana, jak szybko mi tam opalenizna zeszła. Więc to nie jest tylko samo działanie tego konkretnego składnika aktywnego, czyli witaminy C w danym stężeniu, ale jest to połączenie wszystkich czynności, które ja wykonuję. Więc słuchajcie, no widzę, że to działa. Także gdybym miała dzisiaj podsumować, to jeszcze Wam powiem jedną rzecz. To, że zaczęłam stosować Lumispa dziś, sprawia mi tak ogromną przyjemność, że nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego urządzenia. A dlaczego? Dlatego, że ona wykonuje właśnie ten masaż. A masaż, który ja robię w ten sposób, czyli jeszcze tym ruchem podciągającym do góry, gdzie okazuje się, że stan i jakość mojej skóry na policzkach i jędrność jest bardzo dobra i to też wyszło w badaniu i potwierdziła to pani kosmetolog, która dotykała moją skórę, sprawdzała ją tutaj w tej okolicy, więc mam oczyszczanie, dogłębne oczyszczanie, mam delikatne złuszczanie, dzięki czemu mogę już w sumie zrezygnować ze stosowania preparatów kosmetycznych, które typu peelingi na przykład, które będą moją skórę złuszczały, bo mam już to w jednym urządzeniu. Co jeszcze? Mam ten mikromasaż, czyli pobudza moją skórę, mam ten przyjemny masaż. On jest naprawdę, słuchajcie, tak przyjemny, że dzisiaj mogę powiedzieć, 2 minuty to jest zdecydowanie za mało. Ja bym chciała więcej. Naprawdę uwierzcie mi, jeśli ktoś mi powie, że 2 minuty na oczyszczanie z takim urządzeniem to jest za dużo, to no nie wiem, jakbym zareagowała. Bo na początku ja mówiłam, oho, dobra, może być to za dużo, zwłaszcza w porannej pielęgnacji. A dzisiaj mówię, że jest to za mało, bo to się stało taką przyjemnością w tej codziennej pielęgnacji, zwłaszcza wieczorem, tak szybko mija ten czas, że ja bym chciała więcej, naprawdę uwierzcie mi, więcej. Więc skóra jest doczyszczona, złuszczona, wygląda dobrze, stan jest dobry, bariera hydrolipidowa dobra, widzę, że substancje aktywne z kosmetyków, które stosuję, lepiej działają, intensywniej działają. No, czego by chcieć więcej? Ja wiem, czego chcieć więcej. Ja wiem, dobrej ceny. I pewnie część z Was teraz powiedziała, no tak, no fajne to jest, no chciałabym, ale kurczę, ile to kosztuje. Kosztuje. Ale uwaga, moje drogie panie i panowie. Tak jak powiedziałam, od 18 października będzie podwyżka na Lumispa. Dodam więcej. Pojawiła się już nowa wersja Lumispa, o której też Was poinformuję. Wprowadzono trochę zmian i zapowiada się bardzo ciekawie, ale cena też będzie wysoka. Natomiast ja dzisiaj mam dla Was taką propozycję. Po pierwsze, jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach do dzisiejszego filmu. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, piszcie wiadomości, kontaktujcie się ze mną na Instagramie, jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości. Natomiast przez najbliższe 48 godzin mam dla Was promocyjną cenę właśnie na to urządzenie. W związku z czym zostawiam Wam linki w opisie do każdego z zestawów dopasowanego do typu Waszej skóry plus do napki, czyli tego preparatu nawilżającego, który stosujemy właśnie z Lumispa w bardzo dobrej i korzystnej cenie. Przez te 48 godzin możecie właśnie to urządzenie nabyć.
Tak jak mówię, jeśli się zastanawiacie, piszcie. Mam nadzieję, że rozwieję wasze wszystkie wątpliwości. Ja jestem zakochana. Jestem zakochana, będę stosować, będę używać, będę wam jeszcze porównywać i robić dodatkowe filmy i pokazywać, że to urządzenie jest naprawdę tego warte, że ta technologia, którą zastosował producent, jest genialna. Dlaczego jest taka genialna, dowiecie się właśnie w filmie z porównaniem szczoteczek sonicznych. Ale ta intuicyjność, zastosowanie, wykonanie, jakość, za którą płacicie, są tego warte. A to, jak będzie wyglądała wasza skóra, no sami się przekonacie. I mimo tego, że coś tam kiedyś mówiłam, to dzisiaj mówię to tak. Jestem na tak. W przypadku tego urządzenia jestem absolutnie na tak. Ale musicie pamiętać o przeciwwskazaniach, o których wam wcześniej powiedziałam. Musicie pamiętać o tym, żeby głowica i żel były dobrze dopasowane do typu i stanu waszej skóry, żeby to rzeczywiście miało sens. Musicie pamiętać o tej pielęgnacji uzupełniającej, czyli kosmetykach, które będziecie stosować po wykorzystywaniu Lumispa. No i ta dobra cena może was to namówi. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś, za ten dzisiejszy filmik, za waszą uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!